Karnawał trwa, a zatem szczególnie dbamy o nasz wygląd, żeby być może zostać królową balu. Najpopularniejszym zabiegiem w karnawale, zabiegiem z zakresu medycyny estetycznej, jest powiększanie ust. Przeniesiemy się teraz do dr Anny Okruszko z kliniki EstMed i podpytamy ją właśnie o ten zabieg. Cześć Aniu, nie przeszkadzamy? Cześć Małgosiu, nie, właśnie skończyłam pracę z pacjentem, fajnie, że wpadłaś. Też bardzo się cieszę. Zacznę więc od pytania o szczegóły Twojej pracy. Ilu pacjentom dzisiaj powiększyłaś usta? Dzisiaj 3. Dzisiaj 3. Tak. Ale widziałam bardzo dużo moich pacjentów, którzy wcześniej powiększali usta, dlatego że zdarza się też modelować usta u mężczyzn, więc są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chociaż mężczyźni w ogromnej mniejszości. I te usta bardzo nam się podobały. Słyszałam o nawilżaniu męskich ust, ale o powiększaniu to raczej nieczęsty zabieg. Ilu panom i ile mililitrów podajesz panom w celu wypełnienia ust? To zależy od oczywiście geometrii twarzy, bo do tego się dostosowujemy. Zdarzało mi się, że nawet 2 mililitry podawałam. Zresztą pokażę Ci bardzo fajny przykład i będziecie mogli sami ocenić, jak fajny efekt i jak męski efekt możemy uzyskać modelując usta. To niezależnie od tego, czy chodzi o pana, czy o panią, powiększenie ust z rozmiaru S do XL podczas jednego zabiegu jest możliwe? Jest możliwe, ale jest też niebezpieczne. Także tutaj musimy zachować rozsądek. Musimy zwrócić uwagę na to, jaka objętość jest możliwa do, jaka objętość kwasu hialuronowego jest możliwa do tego, żeby w tą czerwień wargową włożyć. Czasami są to 2 ml, ale najczęściej zaczynamy od 1 ml, szczególnie wtedy, kiedy usta nie były wcześniej w ogóle powiększane, a są małe, po to, żeby rozciągnąć nieco czerwień wargową. Wtedy mamy pole do popisu, aby tą wolumetrię z czasem zwiększać. Czego się obawiamy? Uciśnięcia naczyń. Dlatego to jest takie ważne, żeby zachować umiar. Jakie techniki powiększania ust są obecnie popularne i na jakie efekty pozwalają? Nie dziwię się, że mnie o to pytasz. Osobiście nie lubię mówić o technikach powiększania ust. Oczywiście piszemy o tak zwanych French lips, o Russian lips, różnych innych technikach nazwanych od powiedzmy ich twórców. French lips to jest taki trend bardziej w literkę O, bardziej nadawania świeżości, bardziej nadawania naturalności. Russian lips to są usta bardziej takie elipsoidalne, większe, bardziej takie rozpulchnione, ale najważniejsza jest geometria twarzy, więc trzeba zwrócić uwagę na to, jak ta twarz wygląda i jakie są oczekiwania też pacjenta. I najlepiej jest łączyć wszystkie te techniki, aby uzyskać odpowiedni kształt i objętość ust. Czyli jak rozumiem, najlepiej nie będzie sugerować się konkretną techniką, a raczej wytłumaczyć lekarzowi, o jaki efekt finalny mi chodzi. Dobrze rozumiem? Dokładnie tak, Małgosiu, bardzo dobrze rozumiesz. Z tym, że rzeczywiście, jeżeli mówisz o danej metodzie, przychodzisz do mnie i mówisz, wiesz co, no zrób mi taką i taką metodę, to ja będę mniej więcej też wiedziała, czego Ty się spodziewasz po zabiegu i jaki rodzaj kształtu ust Tobie się podoba. Wiemy jak, powiedzmy teraz czym. Słyszałam, że im gęstszy kwas, tym lepiej, ponieważ efekty powiększania ust zostaną wtedy z nami na dłużej, prawda? Tak, oczywiście to prawda. Takie twardsze preparaty, one się dłużej rozpuszczają, bo one są rozpuszczane za pomocą naszej endogennej, czyli takiej, której mamy we własnym organizmie, hialuronidazy, ale też jest to uzależnione od trybu życia pacjenta i od używek, jakie przyjmuje, czy od ilości wysokiej temperatury, na którą jest narażony, ale też od stopnia ukrwienia ust. Także tutaj czynników jest wiele, natomiast rzeczywiście te twardsze preparaty utrzymują się dłużej. Jednak twardszych preparatów używamy wtedy, kiedy musimy rzeczywiście mocno zmienić kształt.
i nie jest to wcale taki bardzo naturalny efekt. Ja też nie lubię zbyt rzadkich preparatów, bo niektóre preparaty, które są przeznaczone do ust sensu stricte, są takie rzadziutkie, w zasadzie dają tylko ten objaw, taki efekt nawilżenia, w zasadzie troszeczkę rozpulchnienia, ale nie nadają objętości, nie nadają takiej solidnej jędrności w ramach oczywiście odmłodzenia skóry i w ramach rozsądku. Ja używam tych preparatów pośrednich, one mają bardzo fajną plastyczność, dość długo się utrzymują, około 8 do 12 miesięcy. No i przede wszystkim pozwalają na pokazanie takiego naturalnego kształtu, nie takiego twardego, wymuszonego przez twardy wypełniacz, ale też nie takiego leciutkiego, który się zaraz rozpuści, rozejdzie i w zasadzie nic z tego nie będziemy miały. A czy oprócz użycia bardzo gęstego kwasu można jeszcze zrobić coś, żeby ten efekt pozostał z nami na dłużej? Słyszałam na przykład, że po zabiegu trzeba pić dużo wody. Tak, jest to jedno ze wskazań, że pijemy dużo wody. Znaczy, to nie chodzi o to, żebyśmy wypiły 5 litrów wody, tylko żebyśmy się zmieściły w tej naszej normie, czyli od 1,5 do 2 litrów na dobę. Dlatego, że prawidłowe nawodnienie pozwoli kwasowi hialuronowemu na ładne rozpulchnienie się, zwiąże bardzo fajnie cząsteczki wody. On i tak zwiąże tyle tej wody, ile będzie mógł, prawda? Ile dla niego będzie dostępne. Ale picie wody może nam w tym pomóc. Chociaż, tak jak mówię, kwas hialuronowy i tak weźmie swoje z otaczających tkanek. Jeśli chodzi o tryb życia, to szybciej będzie nam się absorbował preparat, jeżeli będziemy wykonywać bardzo intensywne, ciężkie, forsujące treningi i jeśli będziemy chodzić na przykład do sauny, dlatego że tutaj kwas hialuronowy nie lubi wysokich temperatur. No i oczywiście palenie papierosów też jest takim czynnikiem, który powoduje, że kwas hialuronowy szybciej nam się rozkłada. Muszę Cię oczywiście zapytać o to, czy polecasz ten zabieg, ale nie zapytam o to wprost. Zapytam, czy Ty powiększasz swoje usta? Bardzo polecam ten zabieg i jak najbardziej korzystam. Kilkukrotnie powiększałam sobie usta. Ja lubię efekt bardzo naturalny i taki efekt, mam nadzieję, mam. Natomiast moje naturalne usta to były takie usta kreseczkowate, prawie ich w ogóle nie było. Mój mąż twierdzi, że po modelowaniu ust straciłam na swojej zołzowatości. Nie wiem, jak do tego podejść. Usta! Usta! Tak, usta nadają kobiecość i dodają atrakcyjności i młodości. Także polecam ten zabieg z całym przekonaniem. Dziękuję Ci, Aniu, za rozmowę i za przybliżenie nam tematyki powiększenia ust. Również Ci dziękuję i cieszę się, że wpadłaś. Państwu zdradzę jeszcze, że na naszym kanale już niedługo pojawią się filmy z zabiegu powiększania ust, a zanim będzie o zabiegu, pojawi się jeszcze film z zabiegu hialuronidazy, czyli rozpuszczania kwasu hialuronowego. Oglądajcie nas co tydzień na naszym kanale premiery co poniedziałek o godzinie 21, a z dr Anią Kruszko w kolejnym odcinku zobaczymy się 24 lutego.